Jak dobrze. Czekaj! Jednak nie tak dobrze. To on. Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem. Ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. Tu się zgadzam. Moja siostra, Gerdur, prowadzi tartak w Rzecznej Puszczy. Na pewno ci pomoże. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. I mi by się nie udało pewnie bez ciebie. Szczególnie ze związanymi rękoma. Ale idę z tobą. Pójdziemy do twojej siostry. Może pojedź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko Ulfric może wiedzieć, co oznacza pojawienie się smoka. Okej. Zobaczę. Jeszcze pomyślę. I gdzie dalej? Widzisz te ruiny? To Czarny Głaz. Nigdy nie rozumiałem, jak moja siostra może mieszkać w cieniu tego miejsca. Chyba można do tego przywyknąć. Wygląda dosyć imponująco. Kamienie przeznaczenia. 3 z 13 starożytnych kamieni rozsianych po całym Skyrim. Idź, przekonaj się na własne oczy. Kamień złodzieja. Kamień maga. Kamień wojownika. Kroczysz ścieżką walki. Dobrze. Te gwiazdy poprowadzą cię ku honorowi i chwale. Yeah! Nie! Co tak wolno biegasz? Pamiętaj, że to nie jest teren gromowładny. Skoro dotarliśmy tu przed wieściami z Helgen, nic nam nie grozi. O ile nie zrobimy niczego głupiego. Jeśli wpadniemy na cesarski, pozwól mi z nimi pogadać. Dobrze? Okej. Widzę tutaj skacząca łososia. I wilki! Uważaj! Zły wilczku! Zedrę z ciebie skórę. Dobrze, że chcesz iść ze mną. Rzeczna puszcza jest niedaleko. Jelonek. Czy to miasto? Miasteczko. Rzeczna puszcza. Chyba nikt tutaj nie wie jeszcze, co się stało. Chodź. Gerdur pewnie pracuje w swoim tartaku. Smoka! A jednak coś widziałeś. Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto na kucha. Gdzie dalej?
się wleczesz strasznie. Gerdur! Bracie, na litość Mary, wspaniale cię widzieć. Na pewno nic ci tu nie grozi? Gerdur! Podobno pojmano Ulfrika. Gerdur, nic mi nie jest. Przynajmniej teraz. Nic ci nie jest? Co się stało? A to kto? Jeden z twoich towarzyszy? Mam na imię Kernel. To jeszcze nie towarzysz, ale przyjaciel. Zawdzięczam mu życie. I ja, twemu Możemy bratu. Możemy gdzieś porozmawiać? Nie wiadomo, kiedy wieści z Helgen dotrą do cesarskich. Helgen? Czy coś się stało? Masz rację. Chodź za mną. Chodź tu na chwilę. Potrzebuję twojej pomocy. O co ci chodzi, kobieto? Sven znowu upił się w pracy? Chodź tutaj. Ralof, co tutaj robisz? Zaraz zejdę. Biegnie. Wujku Ralofie, mogę zobaczyć twój topór? Ilu cesarskich zabiłeś? Naprawdę znasz Ulfrika Gromowładnego? Cicho, Frodnar. Nie czas na twoje zabawy. Idź pilnować południowej drogi. Znajdź nas, jeśli zobaczysz cesarskich żołnierzy. Wygodnie. Oj, mamo, chcę porozmawiać z wujkiem Ralofem. Patrzcie no, jesteś już prawie dorosły. Niedługo sam wyruszysz do walki. Właśnie tak. Nie martw się, wujku Ralofie. Nie dam tym żołnierzom cię zaskoczyć. Ralofie, co się dzieje? Wyglądacie na nieźle wyczerpany. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Od czego zacząć? Wieści o Ulfriku były prawdziwe. Cesarscy urządzili na nas zasadzkę przy Czarnym Ruczaju. Zupełnie jakby wiedzieli, gdzie będziemy. To było 2 dni temu. Dziś rano zatrzymaliśmy się w Helgen i pomyślałem, że już jest po wszystkim. Ustawili nas w kolejce do katowskiego pińka. Tchórze! Nie ośmieliliby się pozwolić Ulfrikowi na uczciwy proces. Zdrada za walkę o swój własny naród? Cały Skyrim zobaczyłoby wtedy prawdę. A wtedy, znikąd, zaatakował smok. Nie masz na myśli prawdziwego, żywego... Ledwie sobie wierzę. A przecież tam byłem. Może to dziwnie zabrzmi, ale zginęlibyśmy, gdyby nie ten smok. Udało nam się wymknąć w zamieszaniu. Naprawdę jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do Rzecznej Puszczy? Z tego co wiem, dziś nikt nie przybył południową drogą. Dobrze. Może chwilę odsapniemy. Nie podoba mi się, że narażam twoją rodzinę, Gerdur, ale... Bzdura. Możecie tu zostać tak długo, jak chcecie. Cesarskich zostawcie mnie. Każdy przyjaciel Ralofa jest moim przyjacielem. No, jak miła. Oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać, jak długo zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Dziękuję. Ale nie będę przyjmował jałmużny. To nie w moim stylu. Już odpowiednio haniebne jest grabienie zwłok. To mi starczy. Dziękuję. Możesz coś dla mnie zrobić. Dla nas wszystkich. Czyli? Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Nie ma sprawy. Dzięki, siostro. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. Powinnam wracać do pracy, zanim zaczną mnie szukać, ale... Czy uciekł ktoś jeszcze? Czy Ulfrik... Nie martw się. Na pewno mu się udało. Trzeba czegoś więcej niż smoka, żeby powstrzymać Ulfrika Gromowładnego. Wpuszczę ich do domu i... Pokażę, gdzie co jest. Chyba raczej pomóc im wypić nasz miód. Powodzenia, bracie. Do zobaczenia. Mną się nie przejmuj.
Umiem się przyczaić. To co, idziemy wypić ten miód, tak? Mówiłem, że moja siostra nam pomoże. Gdzie jest ten dom? Do zobaczenia w wichrowym tronie. Powodzenia. A co, nie lecisz do domu? Chodźmy do domu najpierw. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Nad tobą też. A chodź najpierw do domu po miód. Wszyscy się tak wleczecie, ludzie. Przyjemna chatka. Miej oczy szeroko otwarte. Jak zawsze. Co z tym miodem? Puste kufle. Jedz, jedz, spokojnie. Suszone elfie ucho. O wy, moich pobratymców zabijacie. Walcz! Albo zgiń z godnością. Moja paskudna morda. Dobra. Więc... co ze sobą zrobić? Może pogadam z tym jarlem z Białej Grani. Gdzie jest Biała Grań? Hej, Ralof. Zabiję następnego spotkanego cesarskiego. Jak mogę dostać się stąd do Białej Grani? Udaj się na północ. Nie sposób go przegapić. To stolica dzielnicy Biała Grań. Jarl Balgrów wciąż nie opowiedział się po żadnej ze stron. Więc przynajmniej nie spotkasz żadnych cesarskich po drodze. Okej. Dlaczego skazano was na śmierć? Naprawdę nie wiesz? To był Ulfric Gromowładny we własnej osobie. A kim on właściwie jest? Nie bardzo więcej się ostatnio działo. No tak. Mówiono mi, że schwytano cię na przekraczaniu granicy. Mimo to dziwię się, że nie zdarzyło ci się słyszeć o Ulfriku. To nasz przywódca, wódz Gromowładnych. A kim są Gromowładni? Pewnie o wojnie w Skyrim słyszeli nawet mieszkańcy Cyrodiil. Nordowie mają dość przelewania krwi w wojnach cesarstwa i płacenia podatków finansujących dekadencję cesarstwa. Ulfric jest naszym prawowitym najwyższym królem. Stoi na czele walki o wygnanie cesarstwa ze Skyrim raz na zawsze. A jak wpadliście w cesarską niewolę? Przydzielono mnie do gwardii Ulfrica. Zmierzaliśmy do Czarnego Ruczaju, w południowej części wschodniej Marchi. Cesarscy czekali na nas. W życiu nie widziałem lepszej zasadzki. Mieli przewagę przynajmniej 5-1. Ulfric nakazał nam przerwanie walki. Chyba nie chciał, żebyśmy wszyscy zginęli na darmo. Miał rację. Myślałem, że zabiorą nas na południe do Cyrodiil, by zaprezentować nas cesarzowi. Jednak zatrzymaliśmy się w Helgen. Znasz resztę tej opowieści. Czy smok stał po waszej stronie? Co? Ha, ale skąd? Nawet Ulfric nie może wyciągnąć smoka z kieszeni. Mieliśmy szczęście, że zaatakował akurat wtedy, nie?
Nie podobała mi się perspektywa golenia przez cesarskiego kata. Tak ogólnie to mógłbyś się chociaż do mnie odwrócić, jak ze mną rozmawiasz, co? Byłoby trochę grzeczniej. A naprawdę myślisz, że warto się przyłączyć do Ulfrika? Jasne! Nie trzeba być Nordem, by walczyć o wolność Skyrim. Pójdź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko Ulfric może wiedzieć, co oznacza pojawienie się smoka. No nie wiem, pomyślę trochę nad tym. Myślisz, że Ulfric wie, skąd się ten smok wziął? Cóż, może nie. W Skyrim nie widziano smoków od przeszło wieku. Niezależnie od tego, skąd wziął się ten smok i czego chce, Ulfric na pewno to odkryje. Możesz na to liczyć. Poza tym teraz masz do wyrównania z cesarstwem własne rachunki. No i ze smokiem. Muszę nad tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Oczywiście, że rozumiem. Nie musisz decydować teraz. Ale wiem, że gdy pomyślisz o tym, co dziś udało ci się zobaczyć, zdasz sobie sprawę, że Skyrim zasługuje na wolność. Wszyscy zasługują na wolność, ale to jest wolność pod rządami jednego albo pod rządami drugiego. Co za różnica. Chyba jednak się kimnę, zanim pójdę. Jakieś wolne łóżko? Dobra. Tak do rana. Niech cię Talos prowadzi. Pozwólcie, że sobie łyknę na drogę. Zabiję następnego spotkanego cesarskiego. Tylko nie w mieście. Przy obecności 10 innych. Dobra, lecę. Do zobaczenia. Bywajcie. Na północ. Ciekawe, jak długa to będzie droga. O, ktoś tutaj łososie trzyma. Nie będę kradł. No, tak się lepiej czuję. No, jak dobrze wstać z rana. O. Cześć. Nie bój się mnie. Tylko rżnę i palę. Oho. Ha, złapię cię. Jak on to robi? Nie mam pojęcia. O, coś się wyłania. I nie tylko miasto. Gin!
No. To się nazywa miasto. Hej! Gdzie idziecie? Hej wy! Hej! Ostrzegam cię! Swoją obecnością ingerujesz w sprawy cesarstwa. Odejdź stąd! Okej. Nie mam ochoty z nimi rozmawiać więcej. Sobie zbiorę lawendę. Może się przyda. Co to jest? O! Ha! Mam motyla. Jadosytniak. Okej. Tak, tam dalej muszę iść. Gdzie jest jakieś wejście? Spróbuję z tej strony. Co to ma być? Nie dasz mi rady. Gigant? Co to miało być? To już załatwione, ale nie dzięki tobie. Nie wyglądaliście, jakbyście potrzebowali pomocy. Bynajmniej. Ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. Co daleko stałem? Dlatego jestem tu z moimi tarczownikami. Tarczownikami? Czyli? Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. A można jakoś do was dołączyć? To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wiorwaskr. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Gigant. Co to za miejsce? Ziemniaki można nawet. Ziemniaki sobie zagospodaruję? Nie widzieli. Dobrze. Ładna kobyłka. Okej, mam nadzieję, że tędy wejdę, tam na górę. Jest i wejście. Zawija droga na górę, dobra do obrony. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez glejtu nie wyjdziesz do miasta. No i jaja sobie robisz. Rzeczna Puszcza prosi o pomoc Jarla. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do Smoczej Przystani na szczycie wzgórza. Dzięki. Biała grań. Mówią, zapłacimy, że na ile będzie trzeba, ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. No, będziemy gotowi. Sama nie zrealizuje tak dużego zamówienia.
Mogę sobie poradzić ze zbójami. Ale ze smokami? Świat oszalał. Po co mi to mówisz? Dziecię wojny! Oddawaj pieniądze! Nie... Nie mam pieniędzy. Daj mi 500 timów, albo rozwalę ci nos. Ej, ej, ej. Na jutro... Na co się nie, tak proszę. Gapisz? Nie boję się ciebie, wiesz? Nawet jeśli jestem mniejsza. Tylko mnie nie bij. Straszne. Chłopcy, dziewczyny, psy, dorośli. Z każdym mogę się bić. Co to w ogóle za miejsce? Smoki? Dziewczynki biją dorosłych? Przyszłość! Gabriel! Przyjaciele! Oto straszliwa prawda! Jesteśmy dzieci! Jacyś... krzykacze? Potrzebujesz zapasów? Zajrzyj do sklepu Beletora. Przebiegły Mikrus, ale ma dobre towary. Tak, jeszcze powiedz, że ty mnie przysłałeś, tak? Chciałbyś dostać kasę za przysłanie klienta, co? Hej! O. Zniknął. Mógłbym tu mieszkać. Nie patrz się tak na mnie. W takim razie co mam zrobić? The hell? To nie jest czas na nieprzemyślane działania. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. Rozumiem, ale niosę wieści odnośnie ataku smoka w Helgen. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy? Tak. Gdy cesarscy próbowali mnie skrócić głowę, wszystko było widać jak na dłoni. Naprawdę? Widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Cesarscy chcieli stracić Lufrika Gromowładnego, gdy nagle zaatakował smok. Mogłem się domyślić, że Ulfric jest w to zamieszany. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to miejsce Jarl jest najbardziej zagrożone. Jarl uzna to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Nie powinniśmy... Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet, natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Dziękuję. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami. Plotkami o smokach. No dobra. Ja nie mam nic lepszego do roboty. Przecież sukienki trochę zajmuje, Dagny. Musisz cierpliwie czekać. Ale ja wcale nie chcę być cierpliwa. Ja chcę tę sukienkę już teraz. Ojciec mi obiecał. Cały czas na coś narzekasz. Jesteś rozpuszczonym bachorem. Naskarżę ojcu, że to powiedziałeś. Farengarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź
i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Świetnie. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Rewelacja. A co mają z tym wspólnego smoki? A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Co mam w takim razie zrobić? Dowiedziałem się, że w Czarnej Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Masz mi coś powiedzieć o Czarnej Głazie? To stary grobowiec zbudowany przez Nordów, pamiętający chyba nawet czasy smoczej wojny. Może po prostu powiem ci, jak się tam dostać. To niedaleko rzecznej puszczy z zapyziałej wioski, kilka kilometrów na południe stąd. No tak. Ktoś z miejscowych na pewno zdoła skierować cię w odpowiednie miejsce. Okej. Okay. A, to chyba wiem, gdzie to... Skąd wiesz, że ta kamienna tabliczka znajduje się w Czarnej Głazie i w głównej komnacie? Cóż, muszę chronić swoje tajemnice zawodowe, czyż nie? Mam swoje źródła, sprawdzone źródła. Okej, niech ci będzie. Opowiedz mi o smoczej wojnie. Nie dziwi mnie, że nie znasz tej historii. Nawet ja myślałem, że to tylko mit. Czasy się jednak zmieniły. Smocza wojna naprawdę miała miejsce, choć wiemy o niej niewiele. Dawno, dawno temu smoki czczono w Skyrim jak bogów. Wiele z ruin, na które można się dziś natknąć w całym Skyrim, to zburzone świątynie ku czci smoków. Nie znamy szczegółów, ale wiemy, że w pewnym momencie Nordowie się zbuntowali. Po długiej i straszliwej wojnie zrzucili jarzmo smoczych władców. To wtedy też się buntowali Nordowie? Mają, widzę, historię dobrą. A czy w tej smoczej wojnie zginęły wszystkie smoki? A, nie. Oczywiście wiele zginęło, ale reszta przetrwała do dziś. Ten pałac został zbudowany przez jednego z poprzedników Balgrufa właśnie po to, by więzić schwytanego smoka. Stąd właśnie wzięła się nazwa Smocza Przystań. Więzić smoka? Nieźle. No dobra, to tyle. Wybieram się tam w takim razie. Wyruszaj do czarnego. Teraz to jest priorytet. Przyda nam się wszystko, co pomoże w walce z tym smokiem albo smokami. Musimy to mieć, zanim będzie za późno. Postaram się. Oczywiście, Jarlu Balgrufie. Chyba znalazłeś mi pomocną dłoń. Jestem pewien, że się przyda. Jeżeli ci się to uda, dostaniesz nagrodę. Biała Grań będzie twoim dłużnikiem. No, jak jeszcze nagroda ma być, to... To tym bardziej. Dobra, lecę. Nowa osoba wśród służby? Pamiętaj, że lubię krwiste mięso.